Bet-Sachur to jest miejscowość, która znajduje się na przedmieściach Betlejem. W czasach Jezusa pasterze z Betlejem właśnie w tym miejscu wypasali swoje stada. W Bet-Sachur znajduje się pole pasterzy. To jest to miejsce, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, w którym aniołowie ukazali się pasterzom, aby zwiastować im dobrą nowinę. W miejscu tym można zobaczyć groty, w jakich mieszkali, w jakich nocowali pasterze. Taka grota niska, ktoś niewiele wyższy ode mnie mógłby dotknąć sklepienia. To sklepienie jest całe okopcone, czarne, ponieważ pasterze na noc chowali się ze swoimi owcami do takiej groty, zastawiali wejście jakimiś ciernistymi krzakami, żeby drapieżniki nie weszły, rozpalali ogień, aby się ogrzać, aby ochronić się przed wilkami. I dlatego pod sufitem było mnóstwo dymu, całe sklepienie było czarne, a chodzić można było na kolanach, żeby się nie podusić. Ta jedna, jedyna, najważniejsza grota świata, w której urodził się Jezus Chrystus, ta grota w Betlejem, znajduje się w przepięknej bazylice, ostatnio wyremontowanej. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak rzeczywiście wyglądało to miejsce, jak ubogie było miejsce, w którym narodził się Jezus, warto pójść na pole pasterzy. Kiedy czytamy Ewangelię, ewidentnie widzimy, że narodziny Pana Jezusa w ubóstwie to nie jest kwestia przypadku, że to jest świadomy wybór Pana Boga, świadomy i konsekwentny wybór Boga, aby Jego Syn narodził się w ubóstwie. Urodził się przecież w rodzinie tak ubogiej, że nie stać ich było na to, aby w dniu ofiarowania Jezusa w świątyni złożyć niewygórowaną ofiarę z baranka. Złożyli ofiarę ubogich, dwie synogarlice albo dwa młode gołębie. Urodził się poza własnym domem, bo zdarzył się cały ten spis ludności i nawet miejsca w gospodzie nie było. A samo Betlejem, co prawda miejsce narodzin króla Dawida, ale prorok Micheasz powiedział o nim: a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród miast judzkich. Potem zamieszka w Nazarecie, o którym Natanael powie, co dobrego może być z Nazaretu, a w międzyczasie ucieczka i wygnanie w Egipcie. To nie są przypadki. To jest świadomy wybór Pana Boga. I nie przypadkiem pierwszymi, którym objawił się Zbawiciel, byli ubodzy pasterze, królowie czy mędrcy przyszli dopiero później. Dlaczego? Dlaczego tak? Przede wszystkim dlatego, aby każdy mógł do Niego, do Jezusa przyjść, aby nikt się nie bał, abyśmy w Nim mieli śmiały przystęp do Ojca, jak powie święty Paweł w liście do Efezjan. Gdyby urodził się w pałacu, pasterzy pewnie by tam nie wpuszczono, a On chce być Emanuelem, Bogiem z nami. Ale wobec wszechmocy i wobec majestatu Boga wszyscy jesteśmy ubodzy, niezależnie od tego, ile mamy w portfelu. Tyle, że to nasze ubóstwo, w które Jezus chce wejść, w którym chce się narodzić, które chce wejść, kiedy się rodzi w tej betlejemskiej grocie, ono ma o wiele głębszy wymiar niż tylko wymiar materialny. Słyszeliśmy, że anioł rzekł do pasterzy: a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Trzykrotnie w opisie narodzenia pojawia się słowo żłób. Maryja położyła Jezusa w żłobie. Anioł mówi pasterzom, że znajdą niemowlę leżące w żłobie oraz że pasterze udali się do Betlejem i znaleźli dziecię leżące w żłobie.
Tak jakby świętemu Łukaszowi bardzo zależało, abyśmy czytając opis narodzenia Jezusa, ten żłóbek sobie zapamiętali, żebyśmy go dostrzegli. Co więcej, nie tylko dostrzegli, ale to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Nie tylko dostrzegli, ale odczytali ten żłóbek jako znak dla nas. Znak czego? Ojcowie Kościoła mieli genialną intuicję. Żłóbek jest znakiem, żłóbek jest symbolem ludzkiego grzechu, mojego grzechu. I to jeszcze takiego grzechu, który najbardziej nam ciąży, takiego, od którego najbardziej nie potrafimy się uwolnić, takiego, do którego po raz kolejny wracamy, tak jak wół i osioł wracają do żłobu i od którego nie potrafimy się oderwać. I to jest to nasze największe ubóstwo i nasza największa bieda. I w pośrodku tego naszego ubóstwa, w pośrodku tego mojego grzechu, Pan Bóg rękami Maryi kładzie Jezusa. Nie w pałacu, nie w pięknej szopce w kościele. Przy całym szacunku dla braci, którzy szopkę w naszym kościele zrobili, ale pośrodku mojego grzechu. Bo On, Jezus, rodzi się na tym świecie, aby mnie od tego mojego grzechu uwolnić, aby mnie od tego mojego grzechu zbawić. I czasem może byśmy woleli, żeby Jezus został tutaj w kościele, żeby nie mieszał nam w życiu, bo już się do tych naszych grzechów przyzwyczailiśmy. Ale On chce, On pragnie, abym Go położył pośrodku mojego największego grzechu. Pomyślmy sobie, wszyscy jak tu jesteśmy, o tym, co jest najtrudniejsze, z czym najbardziej sobie nie radzimy, co najbardziej nas przerasta. Czy odważy się poprosić Jezusa, aby w tę noc, w tę świętą noc, Jezus powtórzył dziś ten znak żłóbka na mnie, żeby się położył w samym środku tego mojego grzechu. Jeśli odważysz się Go o to poprosić, to zobaczysz, że wszystko się zmieni, bo Jego obecność wszystko zmienia. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest niebo. Uboga grota staje się niebem, żłób staje się niebem i nawet mój grzech, przez Niego wzięty i przez Niego przemieniony, może stać się drogą do Boga. Święty papież Grzegorz Wielki powiedział, że do Jezusa grzech był więzieniem, ale przez Jezusa grzech staje się drogą. Bo kiedy położę Jezusa w samym środku mojego grzechu, to On, Jezus, mnie zbawia. Połóżmy więc Jezusa w pośrodku naszych grzechów. Zaprośmy Go zwłaszcza tam, gdzie w naszym życiu są te grzechy, które są jak ten żłób, do których ciągle wracamy. Przyjmijmy Boga, dzisiaj narodzonego, z całą pokorą, właśnie w tym miejscu. I zobaczmy, jak Ono się w nas zmieni, jak wszystko się w nas zmieni. No dobrze, ktoś powie, przecież tyle razy zapraszałem Jezusa i ciągle wracam do tych samych grzechów, jak ten wuj osioł do żłobu. Nie nawróciłem się tak w jednym momencie, jak to zrobił na przykład święty Paweł. Kolejna spowiedź i te same grzechy. Zapraszam Jezusa, ale nie widzę, żeby coś się zmieniało. Już może nie mam nadziei, że coś się zmieni. Pamiętam taką rozmowę sprzed wielu lat w Krakowie. Zapamiętałem ją, bo ona jakoś mi to w głowie ułożyła. Przyszedł ktoś zapytać się, czy ma się spowiadać i przystępować do komunii, bo mieszkają z teściową, tak się z nią kłóci, że mówi, że to chyba bez sensu, bo i tak wrócę do domu, po co będę się spowiadał? I tak wrócę do domu i znowu się pokłócę.
I pamiętam, że powiedziałem mu wtedy, żeby się spowiadał, jak się trochę pokłóci, to grzech lekki, to niech przystępuje do komunii. Jak już się bardzo pokłóci, no to niech przystąpi do spowiedzi, ale to ma sens. Nawet jeśli dalej będziesz się kłócił, to ma sens, bo to jest różnica. Czy w tym swoim życiu, z tymi swoimi trudnościami idziesz sam, czy w to swoje życie i te trudności zapraszasz Jezusa, czy idziesz razem z Nim, w tym na dobre i na złe, w tym wszystkim, co piękne, proste i dobre, ale też w tym, co trudne, co cię przerasta. I to nawet nie jest najważniejsze, co i jak szybko w moim życiu się zmieniło, tylko czy pośrodku mojego życia jest Jezus, ten, który dzisiaj rodzi się dla nas w Betlejem, ten, który dzisiaj rodzi się dla nas w naszym sercu. Jeśli Jezus jest pośrodku mojego życia, to z czasem zaczniemy zauważać, że jednak nasze życie się może powoli, ale przemienia. Chodzi o to, żeby przeżywać swoje życie z Jezusem, na dobre i na złe, żeby Go zapraszać do mojego życia dzisiaj, teraz, takim, jakie ono jest. To naprawdę ma znaczenie, czy jestem grzesznikiem, czy też jestem grzesznikiem, który podjął decyzję, aby w środku swojego życia położyć Jezusa, zaprosić Go do swojego życia. To naprawdę ma znaczenie, czy ta okopcona grota ma w środku pusty żłób, czy żłóbek, w którym leży Jezus. I wtedy, mimo że może nadal jest okopcona, staje się niebem. A więc w tę świętą noc połóżmy w pośrodku naszego grzechu, w pośrodku naszego życia Jezusa, który przyszedł i dziś przychodzi na świat nie po to, aby świat potępić, ale po to, aby świat, aby nas zbawić. I uklęknijmy przed Nim, przed Dzieciątkiem Jezus, z pokorą, z ufnością, z miłością i powtórzmy za aniołami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Amen.